To jest ksylofon. To instrument perkusyjny. Jest on bardzo stary. Źródłem dźwięku jest 50 drewnianych płótek wykonanych z palisandru, bardzo twardego, ciemnobrązowego drewna pochodzącego z Brazylii lub Argentyny. Dźwięki ksylofonu są bardzo krótkie i dość przenikliwe. Z charakterystycznym drewnianym pobrzmiewaniem jego nazwa jest pochodzenia greckiego i oznacza ona dźwięk drzewa. Kotły, zwane też bębnami kotłowymi, to bardzo ważny instrument perkusyjny. Kotlista siedzi najwyżej spośród wszystkich muzyków w orkiestrze symfonicznej, gdyż potrzebuje najwięcej przestrzeni. Cały set to aż 4 duże kotły, każdy nieco innego rozmiaru. Trójkąt, zwany też trianglem, to bardzo prosty w budowie instrument perkusyjny. Wykonany jest z metalowego pręta, zwiniętego w kształt niezamkniętego trójkąta. Dzwony rurowe, zwane też orkiestrowymi, to ważny instrument perkusyjny w orkiestrze symfonicznej. Słuchając ich, możemy sobie wyobrazić kilkanaście wież kościelnych z różnej wielkości dzwonami, które wprowadzone w ruch w odpowiedniej kolejności wygrywają melodię. Werbel, po włosku tamburo. Współczesne werble i bębny powstały przede wszystkim na użytek orkiestr wojskowych. Z przodu orkiestry, tuż za tamburem majorem, idą werble, których jest 4 albo 6. Na końcu orkiestry dętej idzie bęben duży. Werbel, nazywany bywa czasem bębnem małym, razem z większym kuzynem tworzy podstawowy zestaw perkusyjny. Werble mogą mieć różną wysokość. Te płytsze, czyli piccolo, dają wyższy dźwięk. Talerze, po włosku piatti a due, instrument perkusyjny. W orkiestrze dętej nie może zabraknąć talerzy, zwanych również czynelami. Talerze wykonane są z brązu lub mosiądzu.
Cześć, jestem Patryk Nowak, jestem uczniem 3 klasy Młodzieżowej Szkoły Muzycznej w Tymbarku i dzisiaj opowiem Wam krótko o zestawie perkusyjnym. Kiedyś taki zestaw perkusyjny składał się tylko z bębna basowego i werbla i na przestrzeni lat dodawano do niego kolejne brzmienia. I dzisiejszy taki zestaw perkusyjny składa się z werbla, stoma, flortoma, w moim przypadku są to dwa flortomy, talerzy typu ride, hi-hatu, talerzy typu crash oraz bębna basowego i stopy. Zaprezentuję teraz Państwu solówkę Ricka Latama, solo numer 7.